Czy jesteś ciekawy, jak konto free-to-play wbiło tyle zasług? Jak daleko jestem od odblokowania T5? Odpowiedzi na te pytania i wiele więcej dowiesz się w tym filmie. Siemanko, z tej strony Anioł. Tak, dokładnie dziś nastał dzień podsumowania konta free-to-play po 6 sezonie. Jak widzicie, kolejne zwycięstwo, 4 zwycięstwa na 6 sezonów. Powoli to wygrywanie staje się nudne, ale co zrobić? Z tego co kojarzę, to ostatnie zwycięstwo sezonu, teraz nadejdzie era KVK. A żeby być bardziej dokładnym, powinniśmy nazywać to SVS, Server versus Server. Ale że w Rise of Kingdoms jest KVK, dużo ludzi przeszło do koda właśnie z Roka. Dlatego to słownictwo raczej z nami zostanie. Oczywiście sezon trzeci fabularnie nadejdzie, ale pewnie będzie pełnił funkcję jako mapa do KVK. Przynajmniej ja to tak widzę, ale jeśli ktoś z was wie więcej na ten temat, to śmiało podzielcie się w komentarzu. Przy okazji zostawcie łapkę w górę, suba. Sam jestem w szoku, że w tak niszowej grze w Polsce udało nam się zebrać tak liczną grupę osób. Szczególnie teraz, gdy gra nabierze charakteru domowych królestw serwerów, łatwiej będzie znaleźć kogoś do gry, czy wymienić się opinią na temat danego serwera i tego, czy warto gdzieś migrować, czy nie. A w tym celu zapraszam na Discord, tam zdecydowanie kontakt jest łatwiejszy. Są osoby, które bardziej ogarniają migrację ode mnie, więc istnieje szansa, że właśnie tam dostaniecie odpowiedzi na swoje pytania. A teraz przejdźmy do naszego konta. Tak, dobrze słyszeliście, to już nie jest moje konto, tylko nasze konto. Wiem, że wiele osób utożsamia się z przygodami tego konta, co jest bardzo miłe i mnie cieszy. Przejdźmy do konkretów, zaczniemy może od mocy. Najwyższa moc od początku gry to 50 milionów. Dziś udało pokonać mi się tę magiczną barierę 50 milionów. Myślę, że na 60 milionach, 60 kilku powinniśmy zobaczyć upragnione te piąteczki. Moc budowli 16 milionów 400 tysięcy. Trochę wzrosła od ostatniego podsumowania, ale o tym opowiem we fragmencie o budynkach. Moc technologii 14 milionów 400 tysięcy. Z tego co kojarzę, żeby odblokować te piątki, potrzebujemy 22 miliony mocy. Znaczna część drogi już za nami. Moc legionów 14 milionów 500 tysięcy. Na liczbę jednostek akurat nie narzekam. A moc bohaterów 4,5 miliona. Możecie pochwalić się w komentarzu, jaką moc bohaterów macie wy. Sam jestem ciekaw, czy kupując cokolwiek można przekroczyć 6 milionów w tym momencie, więc śmiało. Skoro moc już poznaliśmy, przejdźmy do punktów VIP i ilości dni i w jaką gramy. Na liczniku mamy 509 dni logowań pod rząd. Oczywiście do tytułu nie mogłem dać 509 dni, po prostu 500 dni dużo lepiej wygląda. Poziom VIP 12. 354 tysiące punktów. Bardzo się cieszę, że osiągnąłem 12 z tego względu, że teraz co dzień dostaję jeden uniwersalny klucz artefaktów, który w przypadku konta free to play ma naprawdę ogromne znaczenie. Teraz praktycznie co tydzień mogę otwierać po 10 kompendium artefaktów. Natomiast wcześniej bez tego poziomu VIP potrzebowałem chyba nawet około 3 tygodni, żeby zebrać 10 kluczy. Także jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o to, żeby nadgonić z artefaktami. Jako ciekawostkę dodam, że ten sezon trwał ponad 2 miesiące. Dokładnie będę tu siedział 70 dni. No i 30 czerwca zobaczę, jak wygląda domowe królestwo, czego się tam spodziewać. Mam jedynie nadzieję, że nie będziemy tam siedzieć długo. Długo to mam na myśli ponad 2 tygodnie. Szczególnie, że ten sezon dla nas się zakończył, nie mamy co robić tutaj, więc tego odpoczynku na domowym serwerze nie będziemy potrzebowali aż tak dużo. Myślę, że tydzień, dwa tygodnie max, tak podejrzewam, ale zobaczymy. W temacie budynków trochę się zmieniło od ostatniego podsumowania. Między innymi z tych ważniejszych rzeczy to poulepszałem wszystkie budynki produkcyjne na 25 poziom. Uznałem, że tych surowców będę potrzebował dosyć dużo, szczególnie, że wziąłem politykę, która zmniejsza koszty uzdrawiania zasobami o 50%, więc uznałem, że im więcej tych surowców będę produkował, tym będzie lepiej. Szczególnie, że wiele osób nie wierzyło w tę politykę, uważało, że to jest jakiś bait. Mi bardzo pomogła. Dla takich mniejszych kont myślę, że to był istny raj na ziemi.
Druga polityka, powiedziałbym, że jest dla wielorybów. A pierwsza, czyli darmowa produkcja eliksirów. Tę politykę wybrałbym w przypadku, gdy ktoś nie ma zbyt wiele surowców, jeszcze się rozwija i tych surowców potrzebuje, żeby mieć na badania, mieć na budynki, mieć na wojsko. W przeciwnym wypadku wybrałbym jedną z tych dwóch, z czego, tak jak mówię, dla takiego konta jak moje, staranna opieka zdrowotna była rajem na ziemi. Pierwsza polityka daje wam dodatkowe 50 tysięcy eliksirów na dzień. Z moich obliczeń wyszło mi, że za samo zbieranie surowców z miasta dziennie będę mógł wyleczyć 150 tysięcy jednostek T4 na dzień. Jest to 100 tysięcy więcej jednostek na dzień niż w przypadku polityki na eliksiry. Plus oczywiście nie jestem ograniczony do tych 100 tysięcy, tak jak w przypadku produkcji eliksirów, tylko mogę podleczyć na dzień nawet do 9 milionów jednostek. Tyle jednostek jeszcze mi się nie zdarzyło uleczyć na dzień, ale 3 miliony chyba pękło. Więc ten jeden pasek był tutaj pusty, ale resztę i tak miałem. Naprawdę ta polityka jest genialna, tylko oczywiście potrzeba surowców. Jeśli chodzi o samą wojnę, to prawdopodobnie w ciągu wojny wydałem około 500-600 milionów many, ale myślę, że było warto. A jeśli chodzi o inne surowce typu złoto, drewno, spokojnie tutaj miliard pękł, paczek na pewno ubyło. Jeśli kogoś interesują cyfry, to z 4 rafinerii many na 25 poziomie na miesiąc w tym momencie ja produkuję 67 milionów many. Nie jest to zawrotna liczba, ale jest to przyjemne. Trochę tę liczbę będę mógł podkręcić badaniami. A skoro jesteśmy przy badaniach, to zerknijmy sobie, jak to wygląda tutaj. Akurat tak stajmowane są te dwa badania, żeby na domowe królestwo wejść z tymi dłuższymi badaniami. Podobno na domowym serwerze można uzyskać naprawdę duży bonus do prędkości badań. Zobaczymy. Moje tutaj dłuższe badania już czekają. Do tego podsumowania nie liczyłem, ile dni zajmie mi odblokowanie te piątek, bo nie wiem, ile dni dostaniemy na domowym królestwie, na domowym serwerze, dlatego nie próbowałem nawet tego obliczać. Jakbym miał tak strzelać na oko, to z jakieś 650 dni. Oczywiście badania gospodarcze powoli kończymy. Tutaj już zaczyna nas blokować szkoła mędrców. Mamy 24 poziom. A żeby wbić szkołę na 25 poziom, potrzebujemy harfy zgromadzenia, czyli budynku do rali, oraz wieży strażniczej na 25 poziomie. Wieża strażnicza już się robi na 24 poziom, więc zostanie mi jakieś, spokojnie, wiem jak to zabrzmi, jedynie 5000 strzał i wieża będzie na 25 poziomie. Jeśli chodzi o traktaty, zdecydowanie, jak widzieliście, dużo szybciej to leci. Traktatów potrzebuję 3800, więc już bliżej niż dalej. W ciągu 60 dni udało mi się zdobyć ponad 3000 traktatów. Za sprawą triku, który na pewno każdy z was dobrze zna, czyli dzięki farmieniu fortów z faremką. Dlatego jeśli macie farmę, to już wiecie, w jakim celu można jej użyć. No 11 traktatów albo 1 to jest naprawdę dobry wynik. Pamiętajcie, że potrzebujecie nagród wojennych z 10 kręgu, a żeby mieć 10 krąg, potrzebujecie zadać 89% obrażeń. W moim przypadku działa to w ten sposób, że ja daję 300 tysięcy jednostek, a farma daje mi 40 tysięcy jednostek i tak sobie farmię. Te ponad 3,5 tysiąca traktatów zdobyłem z samych worków, z CP, PDW. Natomiast samego paska używam głównie do farmienia mrocznych, bo strzał oczywiście również potrzebujemy. A samych strzał w tym sezonie zdobyłem równiutkie 3005 strzał. Myślę, że potrzebujemy jeszcze około 90 dni, żeby zdobyć 25 poziom harfy oraz wieży. Sprawdźmy, co mamy ciekawego w plecaku. To są nasze artefakty. Jak widzicie, do strzelców nadal nie mam nic legendarnego. Na czas farmienia fortów Magrat dostała kiełasz Kari, żeby mieć bonus do obrony, żeby mniej jednostek było ciężko rannych, a na polu walki używam z reguły podręcznika mistrza łucznictwa, który również jest przedmiotem do obrony, a jego aktyw działa w ten sposób, że zwiększa nam atak o 25% na 20 sekund. Uważam, że jest całkiem przyjemny przedmiot, jak na przedmiot epicki.
Drugim przedmiotem, którego używam, jest rozrywacz serc, który mam na 5 poziomie. Ale że z eventu Jedwabne Skrzydła wziąłem sobie skrzynkę wyboru epickiego artefaktu, od dziś rozrywacz serc poleci na ławkę, a będę biegał z Mścicielem o stalowym sercu. Co prawda między tymi dwoma artefaktami jest 3% różnicy w otrzymywanych obrażeniach, ale w zamian za to Mściciel o stalowym sercu da mi obrażenia od normalnego ataku, więc zobaczymy, na czym wyjdę lepiej, to będę jeszcze testował. No i oczywiście sam aktyw tego przedmiotu jest fajny, bo można go użyć nawet na tym maksymalnym zasięgu, zawsze ktoś nim dostanie. Bo tym przedmiotem nie musimy celować konkretnie w Legion, tylko możemy celować nim w teren. Także to jest na pewno jego plus. W każdym razie, mając VIPa 12, wierzę w to, że nie dostanę już więcej korzeni starożytnych drzew, tylko dostaniemy jakieś ostrza cienia, żeby dobrze wejść w kolejny sezon. Jeśli chodzi o surowce i o same przyspieszenia, to sprawa wygląda następująco. Dnia 12 czerwca miałem łącznie w paczkach 660 milionów złota, 780 milionów drewna, 480 milionów rudy, no i many miałem 600 milionów. Gdyż many otwieram na bieżąco, bo jak doskonale wiecie, many zabrać nam nie mogą, gdy najeżdżają na nasze miasto. Oczywiście nie chcę, żeby ktoś najechał na moje miasto, szczególnie że mam politykę, która nadwyżkę ciężkorannych jednostek po prostu by zabiła, ale tak czy siak w razie W lepiej tych paczek nie otwierać, gdy tego nie potrzebujemy. A jeśli chodzi o same przyspieszenia, to myślę, że też tragedii jakiejś nie ma. Oczywiście nie jest kolorowo, ale powoli swoim tempem zbieram te przyspieszenia. Budowy mam 63 dni, to chyba akurat wystarczy, żeby ulepszyć szkołę na 25 poziom, żeby nie mieć przestoju w badaniach. Treningu mam 170 dni, badań mam 16 dni, prawda, nie za wiele, ale nie narzekam, użyłem ich troszkę w tym sezonie, żeby mieć lepsze wyniki na wojnie. A badań uniwersalnych dnia 12 czerwca miałem 237 dni. Tak wyglądają moje przyspieszenia. Tutaj widzicie moje jednostki, oczywiście najwięcej mamy jeźdźców łosi. Nadal wierzę w to, że kawaleria jeszcze zabłyśnie, jeszcze będzie miała swoje 5 minut. Wtedy ruszymy do boju. Nie no, to jest ten sam poziom co w przypadku tego, że mi teraz polecą artefakty jakieś dobre. Tylko dlatego, że mam 12 poziom VIP. Przechodząc do tematu pupili, może nie mam tutaj zbyt szerokiej kolekcji. Top 3 pupilem powiedziałbym, że na ten moment jest Ptak Nocy, zbudowany pod Legion, jak widzicie. Top 2 pupilem jest Jadowity Jaszczur. Z tego jaszczura jestem akurat zadowolony mega. Zawsze po raportach widać, że coś tam robi. A moim top 1 najlepszym pupilem jest Piaskowy Jaszczur. Niestety jego minusem jest to, że wiele umiejętności nie możemy kupić, żeby go ulepszyć. Ta umiejętność będzie do wywalenia. Tak naprawdę z całego buildu mógłbym kupić jedynie wspaniałą opiekę. Dlatego budowanie tego pupila nie jest naprawdę łatwe. Ale tłumaczę sobie to, że on jest fajny, bo on będzie tak uniwersalny, że mogę go wsadzić praktycznie do każdego Legionu. Reszta pupili jest, bo jest. Używam oczywiście do Legionów Magicznych Baśniowego Smoczydła w buildzie pod kontynuację. Może jeszcze tego nie widać, ale on będzie mocny, zaufajcie mi. Ale tak jak mówię, na razie na magach się nie skupiam. Mam oczywiście drugiego piaskowego jaszczura, bo biegam na dwa piaskowe jaszczury. Jego również ulepszę sobie do 2 gwiazdek i tak go pozostawię. Natomiast tego jaszczura będę starał się ulepszyć do 3 gwiazdek. Kiedyś tam to się uda. Więc jak widzicie, mam 4 pupile, których używam do każdego Legionu, którym walczę. Jeśli kogoś ciekawi to, jakimi gram marszami, to już wam pokazuję. To jest mój setupik, którym grywam. 2 legiony strzelców, 2 legiony magiczne, z czego jeden jest takim supportującym legionem. No i jeden legion piechoty. Do tej pory używałem Eliany z Niką, ale odkąd mamy wszystkich bohaterów na poziomie 60, może będę się coś tutaj bawił w jakieś zmiany. Na domowym serwerze na pewno będzie miejsce i czas na testowanie tego, który setup, jeśli chodzi o jednostki piechoty, w moim przypadku będzie najlepszy.
będąc w ścisłej topce, jeśli chodzi o zasługi. Wiele osób pytało mnie, dlaczego Ateus, dlaczego Indis, dlaczego dwa jaszczury. Ja im to wszystko wyjaśniłem. No i dla wielu wrogów stałem się inspiracją. Wiele osób zaczęło grać Indis z Ateusem jako marsz supportujący. Nawet nasz kochany Burger postanowił wychodzić takim marszem na pole. Tutaj możecie zobaczyć dokładnie pupile, jakich używam oraz artefakty, których używam. Może was zadziwić ten artefakt na Waldyrze i Welynie, ale używam tutaj przedmiotu pod defensywę z tego względu, że ten legion padał mi najszybciej, gdy Uzarbona była zamieniona z Okiem Feniksa. Wiecie, Indis ma naprawdę ogromne redukcje odnoszonych obrażeń od kontrataków i naprawdę dosyć długo zostaje całkowicie zdrowa na polu walki. Dlatego postanowiłem zamienić te artefakty na odwrót, co poskutkowało tym, że Walder i Velen naprawdę dużo dłużej stoją na polu walki. Nie muszę nimi tak szybko wracać. Na dzień dzisiejszy najszybciej HP mi spadało z Legionu Kinara Fregar. Oczywiście najwolniej HP spada z Legionu Magrat, ale tutaj mamy naprawdę potężnego pupila. Sama Magrat leczy się naprawdę za horrendalne ilości HP. Być może to ostatni sezon, w którym Magrat była tak mocna. Chodzą pogłoski, że mają zabrać nam talenty sezonowe. A bez tego talentu sezonowego nie jestem pewien, czy Magrat i jej leczenie da radę bez tego dodatkowego zasięgu. Czas pokaże, co to będzie ze strzelcami, dlatego na dzień dzisiejszy polecam wam skupić się na magach, jeśli ktoś ma dylemat, jaką jednostkę wybrać. Ja pozostanę przy strzelcach, ale na pewno łatwiej będzie się grało magami. Chyba że znowu dostaniemy zasięg albo jakąś rekompensatę za brak tego zasięgu. A jeśli chodzi o jednostki piechoty, kogoś może zadziwić Nika. Mimo wszystko Nika w połączeniu z Elianą przynosiła mi najwięcej zasług ze wszystkich bohaterów do piechoty, jakich mam. Co tak naprawdę nikogo nie będzie dziwiło, no bo mamy Garuda. Może Skogul będziemy jeszcze testowali w jakichś warunkach. A być może będziemy testowali Skogul z Niką. Zobaczę. Mając 60 poziomy, na pewno będzie to prostsze do przetestowania. Także zobaczymy, co przyniesie kolejny sezon, jakim setupem będę wychodził. Jeśli chodzi o samych bohaterów, to najlepszą moją bohaterką w tym momencie jest Magrat. Oczywiście Kinara jest lepiej rozbudowana, ale nie oszukujmy się, Magrat robi dużo, dużo więcej. W końcu jest to bohaterka z trzeciej generacji, więc nic dziwnego. Ale zobaczymy, jak to będzie jeszcze, gdy zabiorą nam ten zasięg. Bo wiele osób może wtedy naprawdę się zdziwić. Może posegregujmy tych bohaterów pod względem mocy. Jak widzicie, epiccy u mnie rządzą, ale to dlatego, że są poprzebudzani i mają fajne artefakty i całkiem spoko pupile. Moi bohaterowie mogą pozostawiać wiele do życzenia, ale tak jak pokazałem, nawet z takimi bohaterami, nawet z jednostkami T4, można coś tam podziałać na polu walki, a będzie tylko lepiej. Ogólnie założenia na ten sezon wykonałem w 100%. Mógłbym wbić w tym sezonie Harfę Zgromadzenia na 25 poziom, co pozwoliłoby mi zrobić Szpitale na 25 poziom, ale najbardziej efektywne będzie rozłożenie harfy oraz wieży, tak jak to robiłem do tej pory. Traktaty mimowolnie wpadają, nadwyżka traktatów nie jest mi potrzebna. Wolę to PDW CP przeznaczyć na mrocznych, żeby zyskać trochę strzał. Podróż z VIP-em zakończona sukcesem. 12 VIP to ogromny komfort dla konta free to play. VIP 13 tak naprawdę za wiele by mi nie dał. Owszem, 5% do HP do każdego legionu jest super, ale nie robi takiego wow. Kolejne wow, jakie mogłoby na mnie zrobić wrażenie, to poziom 14 i 2 legendarne tokeny dziennie, ale poziom 14 VIP-a to, jak się nie mylę, 750 tysięcy punktów honoru, a to dwukrotność tego, co udało mi się zebrać do tej pory. Oczywiście w jakimś przymierzu wielorybów można wbić 15 w ten czas, co ja wbiłem 12 poziom, ale ja jestem OG free to play, a nie jakiś podrabianiec. Może ktoś z was kojarzy Bossa Nasty, to taki gość od statystyk. W jakimś formularzu pyta mnie, ile złotych skrzynek dostaje na dzień. A ja gały na wierzch i się zastanawiam, o co mu chodzi, co to są złote skrzynki. Rozumiesz, właśnie to nazywam bycie OG free to playem, jakby ktoś się zastanawiał. Podróż do odblokowania T5 nadal trwa. Myślę, że jakbym użył przyspieszeń, to gdzieś w okolicach jesieni pierwsze T5 bym miał. Ale jakoś na razie odechciało mi się używać tych uniwersalnych przyspieszeń na
przyspieszanie badań. Ten sezon pokazał mi, że i z T4-kami można coś tam powalczyć. Wiadomo, T4-ka T4-ce nie będzie równa, ale moje T4-ki będą coraz bardziej silniejsze. Może być tylko lepiej. Oczywiście, jeśli ktoś miałby podobną sytuację i zastanawiałby się, czy przyspieszać badania uniwersalnymi, to oczywiście polecam przyspieszać. Granie jednostkami T5 na pewno sprawia 10 razy więcej komfortu niż granie T4-kami, ale ja to ja. Jeszcze chcę coś przetestować z tymi przyspieszeniami. Zobaczymy, czy na tym wyjdę dobrze, czy źle. Życie to zweryfikuje jak zawsze. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Długoterminowy plan. Tak myślę, że w sumie to VIP 14, a krótkoterminowym planem będzie wbicie 25 poziomu na harfie zgromadzenia, wieży strażniczej oraz na szkole mędrców. A co za tym idzie, wszystkie budynki w moim mieście będą miały poziom 25. I dopiero gdy szkoła będzie na 25 poziomie, wtedy pomyślę, czy użyć tych przyspieszeń do badań, czy też nie. Ale podejrzewam, że ich nie użyję, bo już sobie coś w tej główce ubzdurałem. Także będzie na pewno ciekawie. W tym filmie to by było na tyle. Tu się będę z wami żegnał. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Elo. Przy okazji weźmy sobie nagrody sezonowe. Myślałem nad tym, czy wziąć VIP-a, jak wiecie, u free-to-playa we free-to-play. Praktycznie przymierzu jest ciężko z VIP-em. Na pewno przyspieszyłoby to troszkę drogę do 14 poziomu. Ale planuję też sobie wziąć skilla do pupila piaskowego jaszczura. Z tego względu, że potem mogę nie mieć takiej okazji. Kto wie, kiedy znowu wygramy sezon. Wygramy KVK, dlatego pokuszę się o wzięcie tej umiejętności. Już nie ma odwrotu. Pyk. Dawaj mi tu 8000 VIP-a. Dobra, dalej bierzemy sobie to. Czy brać CP? Wezmę chyba sobie CP. Mi się przyda, żeby farmić strzałki, farmić traktaty. No i 40 ostatnie punktów. Weźmiemy sobie skrzynuchę. Nagrody za nami. Niestety troszkę mnie w konia zrobili z tym kompendium artefaktów, gdzie mamy gwarantowane legendarne artefakty co 10 losowań. Zwykle mam 30 tysięcy gemów na to losowanie, ale że teraz to losowanie zrobili przed końcem sezonu, a nie na początku, jak to zwykle było. No niestety tych gemów nie mam. Myślałem, że będzie to na początku, a wtedy nadrobiłbym gemy, robiąc behemoty i bramy na domowym serwerze, więc nie byłoby tego problemu. Natomiast troszkę jestem zawiedziony tym, że w taki sposób to zrobili w tym sezonie. Ale z drugiej strony, kto wie, może dostałbym korzenie i gniew kurraty. Wtedy byłbym totalnie zawiedziony. Ale nie będę ukrywał, są tutaj dwa przedmioty, na które bardzo bym polował. Między innymi pozłacana kusza oraz Torquefs. Torquefs jest genialny, uwielbiam ten przedmiot i chciałbym go mieć.